Dzisiejszy temacik bardzo króciutki, relaksacyjny wręcz. Osadzimy sobie zmienną w bibliotece. No zobaczcie. Jak zapewne wiecie, kiedy tworzymy jakiś program, możemy mieć wiele plików CPP. My tutaj z reguły mamy jeden, w zasadzie jeden oglądamy, chociaż ja tam mam kilka, mam taki jeden plik main CPP, dzisiaj pokażę, i jakieś takie pliki dodatkowe CPP. Jak kompilujemy te pliki CPP, najczęściej pozwalają utworzyć takie pliki z rozszerzeniem. O, tutaj już wcześniej sobie przygotowałem taki rysuneczek, żeby się trochę kojarzyło. I te pliki O, tak zwane obiekty, później są linkowane i pozwalają wygenerować jeden plik, chociażby jakiś plik wykonywalny, ewentualnie jakąś bibliotekę, no chociażby statyczną bibliotekę. I teraz, co się dzieje? Otóż, gdybyśmy mieli w tych plikach O zdefiniowany ten sam symbol, taką na przykład jakąś funkcję o identycznej sygnaturze. W obu tych plikach będzie taka funkcja. I teraz, co się dzieje w momencie linkowania, gdy tutaj linker znajdzie dwa identyczne symbole w różnych zupełnie plikach O? Otóż zostanie złamana reguła ODR, czyli reguła pojedynczej definicji. I wtedy no, nie nastąpi ta udana próba wygenerowania pliku EXE. Będzie jakiś błąd tu przy tym linkowaniu, za dużo identycznych symboli. Ale jest na to sposób. Zobaczcie. Na początek spójrzcie na plik nagłówkowy 006H. Ma on tutaj klasę, w której jest jedna statyczna zmienna, a potem definiujemy sobie obiekt globalny właśnie tejże klasy. Ale pojawia się tu słówko kluczowe inline. Właśnie ten standard z 2017 roku pozwala takie słówko dodać i ono sprawia, że te zmienne są tutaj specjalnie osadzone. Od tego momentu ten problem, o którym wspomniałem, potencjalnego błędu ODR, nie wystąpi. Kiedy takie inline zostanie tutaj znalezione podczas kompilacji i linkowania, kompilatory, linkery specjalnie do tego podejdą. Ano zwróćcie uwagę, jaka jest sytuacja. Mamy tu plik main CPP i to jest jeden z plików źródłowych, ale nie jedyny, bo jeszcze mam 006 CPP, a więc mam dwa pliki źródłowe całego programu. I te dwa pliki źródłowe przy kompilacji będą tworzyć przynajmniej tutaj dwa pliki obiektów, ok? Czyli później nastąpi linkowanie tychże dwóch plików do jednego programu wykonywalnego. Ale, no właśnie, co by było, gdybym nie miał tego inline? Sprawdźmy. Na razie usunę ten inline i spróbuję to skompilować, ale przyjrzyjmy się jeszcze jednej rzeczy. Otóż w pliku 006 CPP mam ten plik nagłówkowy dołączony i podobnie w main CPP również, a więc przy powstawaniu dwóch plików obiektowych, main object i 006 object, za każdym razem inkluduję tę samą bibliotekę, a więc tam powstanie pewna, no właśnie, powinien powstać konflikt. No to zobaczmy. Ctrl F5. Próbujemy to skompilować. Nie ma słowa inline. Tu nie ma błędu jako takiego. No, po prostu biblioteka dostarcza obiekt globalny, ale już widzimy. O, popatrzcie na dole. Nie wiem, czy to jest wyraźnie widać, ale przeczytam. Element class temp global object, czyli o ten właśnie, jest już zdefiniowany w elemencie 006 obiekt, czyli kiedy został tworzony inny obiekt i próba linkowania nastąpiła, to okazuje się, że w tych dwóch plikach obiektowych już te elementy są ze sobą no, kolidujące, ponieważ taka definicja już nastąpiła. Ale no co się będziemy tutaj szczypać? Dopiszmy ten inline i jeszcze raz to skompilujmy. I w tym momencie jak najbardziej program zadziała. A ściślej wykona się o tutaj ta funkcja 006 przywołana w pliku main CPP, a która to funkcja po prostu wyświetla pole TXT tego globalnego obiektu klasy temp, a ta klasa temp miała takie pole statyczne TXT o treści treść stała. I to się właśnie wyświetliło. Co więc robi ten inline? Inline sprawia, że mogę sobie poosadzać takie elementy w bibliotece, w tym nagłówku, i jeszcze kiedy linkują się te różne obiekty, to jeżeli nastąpi konflikt, ale było tam inline, to konfliktu nie ma, ponieważ jest wybrana pierwsza definicja, pozostałe są po prostu zignorowane i wtedy tej reguły ODR nie łamiemy. Możecie sobie też ten komentarz jeszcze raz tu po prostu przeczytać. To, co tu mniej więcej pokazałem, jest też w skrócie zapisane. Taki fajny bajerek.
może nie do końca relaksacyjny, ale na pewno się przyda. Tyle na dzisiaj.